umowy ustala się między dwoma stronami. Umowy zawierają w sobie reguły, obowiązki, prawa. Jeśli te obowiązki zostaną złamane przez jedną ze stron, umowa staje się nieważna. Jedną z pierwszych umów, przymierzy, które zawarł Pan Bóg, jest przymierzem zawartym z człowiekiem. Pierwsze przymierze Bóg zawarł z ludźmi Adamem i Ewą. Określił obowiązki stworzenia i konsekwencje nieposłuszeństwa. Drugie przymierze, które jest zapisane w Księdze Rodzaju, jest przymierzem z Noem. To przymierze już jest drugim przymierzem i będziemy o nim rozmawiać i głosić o nim w najbliższą niedzielę. A jest zapisane w 8 i 9 rozdziale Księgi Rodzaju. Wyszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją i z żonami synów swoich, którzy z nim byli. Wszelkie zwierzęta, wszelkie płazy, wszelkie ptactwo, wszystko, co się porusza na ziemi według rodzajów ich, wyszło z arki. Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu, wziął go z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. I poczuł Pan miłą woń. Rzekł tedy Pan w sercu swoim, już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew, żniwo, zimno, gorąco, lato i zima, dzień i noc. Potem rzekł Bóg, to będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną, a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami po wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami, wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. I rzekł Bóg do Noego, to jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Bóg obiecuje, że nie zniszczy już istoty żyjącej. Zawiera przymierze pod postacią znaku łuku na niebie, czyli tęczy. Zawiera to przymierze między ludźmi i nie tylko, ale także z przyrodą, ze zwierzętami, które trzeba nam szanować. Kościół ewangelicki ustanowił rok 2019 rokiem troski o stworzenie. Człowiek zaśmieca tę ziemię. Człowiek nie szanuje przyrody. A jednak jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, aby dbać o stworzenie, o przyrodę, która nam dużo daje. Nie jesteśmy tylko biorcami, ale powinniśmy być także dawcami. Drodzy, Bóg ustala między nami nowe przymierze, które jest w Chrystusie. Przymierze, które charakteryzuje się przykazaniem miłości bliźniego, przykazaniem Boga, ale także miłości do stworzenia, które nas otacza. To jest nasz obowiązek. Mamy dbać o nasze środowisko, o otoczenie, ale także mamy dbać o naszą czystość duchową, o to, co nas dotyka z zewnątrz. Nie jesteśmy sami na tej ziemi. Jesteśmy współodpowiedzialni za to, co otrzymaliśmy od Boga. Więc niechaj to przykazanie, nowe przymierze w Chrystusie, będzie aktualne. Niechaj ono żyje w nas. Pozostańcie z Bogiem.